Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest bystrzyk barwny z rodziny kosaćkowatych. Pierwszym bystrzyków barwnych opisał Franz Schneck-Dachner w 1882 roku. Bystrzyki barwne pochodzą z południowej Ameryki, występują w dorzeczach Amazonki, Brazylii, Peru i Boliwii oraz w rzece Paragwaj, Brazylii, Paragwaju i Argentynie, a także w Guaporte. Bystrzyk barwny to słodkowodna rybka lawicowa, więc w akwarium powinna być trzymana w grupach od 6-8 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 80 litrów. Bystrzyki barwne preferują zbiorniki ze stojącą i wolno płynącą wodą i gęstymi zaroślami roślinności. Ryby trzymają się blisko powierzchni wody, gdzie żywią się owadami i ich larwami. Ciało bystrzyków boczne spłaszczone koloru czerwono-brunatnego, a dolna część żółto-brunatnego. Odcienie czerwienie mogą być różne od jaskrawo-czerwonego do brunatno-czerwonego. Za pokrywami skrzydłowymi jest ciemna plama, która może różnić się kształtem, tak i wielkością, a u starych osobników często zanika. Płetwa grzbietowa, pionowa, czarna z białym obrzeżem. Dolna część płetwy odbytowej czarna i miejscowo biała obrzeżona. Płetwy piersiowe i ogonowe czerwone. Samice bardziej okrągłe, większe i smuklejsze od bardziej jaskrawych samców. Płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy. Żyją do 6 lat. Osiągają do 4-5 cm. Optymalne parametry wody: temperatura 22-26, pH od 5,8 do 6, GH 6,8. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Akwarium powinien być przykryty szybą, ponieważ bystrzyki lubią wyskakiwać z wody. Można trzymać ich wraz z brzankami sumaczanskimi, czystymi, różowymi, żalobniczkami i innymi bystrzykami. Natomiast nie poleca się trzymać razem z powolnymi rybkami i rybkami o długich płetwach. Mogą zaatakować, obgryzając płetwy. Warto zaznaczyć, że w większych grupach bystrzyki jednak bardziej spokojne i nie zwracają uwagi na inne rybki. Nie poleca się trzymać wraz z rybkami drapieżnymi, takimi jak akary, duże pielęgnice, pielęgnice z jezior Malawi i Tanganyika. Bystrzyki barwne to rybki wszystkożerne. Karmić można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, mocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Zbiornik tarliskowy powinien mieć 6-10 litrów. Na dno trzeba mieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Oświetlenie powinno być słabe. Temperaturę trzeba podnieść o 2-3 stopnie, na przykład z 25 na 27 stopni. Woda powinna być lekko kwasna, pH 6, GH 6,8. Wodę przygotowujemy w proporcjach 3 do 1, czyli 3 razy po filtrze do 1 z akwarium. Niezbędna aeracja wody. Przed planowanym tarlem rodziców trzeba rozdzielić i trzymać osobno około 2 tygodni, karmić żywymi i mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce się robią jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę, stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnożeniu w proporcji 1 do 1. Rodzice wieczorem przenosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Po tarle rodzice trzeba przenieść do innego zbiornika, a do wody dodać błękit metylowy, tak żeby woda miała jasno niebieski odcień. Akwarium z ikrą trzeba przykryć ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylęk następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 5-6 dzień.
Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na artemię. Na tym wszystko. Dziękuję bardzo. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Do widzenia.